W symbolicznej jaskini Platona od urodzenia przebywali ludzie przykuci łańcuchami w taki sposób, że nie mogli odwrócić się w kierunku wyjścia. Mieli przed oczami tylko skalną ścianę. Przed jaskinią płonęło ognisko, dzięki czemu na ścianach pojawiały się cienie ludzi przechodzących między jaskinią a paleniskiem. Uwięzieni w jaskini Platona mogli obserwować jedynie poruszające się cienie osób oraz niesionych przez nich przedmiotów. Uznawali je za realny świat, jedyny, jaki znali. Ponieważ prawdziwe życie nie było dla nich dostępne i nie mieli możliwości go poznać, ani nawet zobaczyć. Alegorie portretowo-filozoficzne na moim kanale YouTube łączą się z przemyśleniami o chorobie. Tak jest i tym razem. Często słyszę: straszna ta twoja choroba, biedna jesteś, tragiczne masz to życie, życzę ci dużo nadziei. To jedna perspektywa. Tak widzą chorobę zamknięci w jaskini ludzie. Ja jednak widzę tę sytuację inaczej. Nie patrzę na cienie na ścianie. Opisałam tę sytuację w jednym z ostatnich wierszy, które otrzymują tylko i wyłącznie moje patronki i moi patroni. Oczywiście zapraszam i Ciebie na mój Patronite. W opisie filmu będzie link. Tytuł wiersza: Nadzieja na jutro. Nie mam nadziei na lepsze jutro. Lepszego jutra po prostu jestem pewna.